Tato, kiedy przestanie padać żabami? Będzie dobrze, mój synu. Wkrótce się wypogodzi. Ale mój kumpel Kyle, on mówi, że mamy te plagi i takie tam, bo nie chcesz wypuścić tych Żydków. To skomplikowana sprawa polityczna, synu. I problem ekonomiczno-społeczny, który wymaga czasu. Nie możemy pozwolić im odejść. Zupełnie jak podczas wojny secesyjnej, gdy Unia nie pozwoliła na to konfederatom. Rany, to całkiem sensowne. Nikt chyba temu nie zaprzeczy. Biedne żabcie. Tak bardzo mi ich żal. Czym jest znęcanie się? Niestety w waszej szkole jest go więcej niż się wam wydaje. A uczniowie, którzy to tolerują, są równie źli jak ci, którzy się znęcają. Zapraszam cię, Lorraine. Poprosiłem waszą koleżankę, żeby mi pomogła. Czy inni znęcają się nad tobą, Lorraine? Tak. Dzieci ci dokuczają, wyzywają cię. Czasami. A jak dokładnie cię przezywają? Brzydula, kukujonka. Pytają fajne gadki, czemu podciągasz je pod cycki? No więc siedzieliśmy tam przez jakieś 30 minut, bo musieliśmy czekać na tę parę, co się spóźniała. Dobra, dotarli ostatni członkowie grupy. Przepraszamy, że musieliście na nas czekać. Mięśnie mimiczne Kyla ściągają się w wymuszonym uśmiechu. Chociaż w głębi duszy chłopiec myśli, pierdol się na ryj. Nic nie szkodzi. Jak tylko ten tłusty dupek otrzymał swoją lekcję biologii, w końcu poszliśmy na liny. Tylko pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie dotykajcie liny i po prostu pozwólcie się ponieść. Gdy znajdziecie się mniej więcej w połowie trasy, aparat zrobi wam zdjęcie. Dlatego, gdy krzyknę szakabra, spójrzcie w górę i zróbcie do kamery ładne szakabra. Czy jesteście gotowi? Tak. Gotowi zjechać na linię? No. No dobra, a teraz powiedz lino! Lina! Szakabra! Świetnie, ale fajny zjazd! No i? Jak było, Cartman? To totalnie jebany debilizm! O, serio? Tak, Deklu, to nudne jak chuj! Czterech młodych chłopców w Colorado na wycieczce z piekła rodem. Następna lina jest tutaj, nazywamy ją Terminatorem! Uwięzieni w górskiej dziczy podczas zorganizowanej wyprawy. Ale no wiecie, nie przeciągając niepotrzebnie, obudziłem się dziś rano i... Zrobisz nam jeszcze jedno zdjęcie? Czwartoklasiści znaleźli się w koszmarze, z którego nie mogą się obudzić. Jak ja się kurwa nudzę! No więc nie przeciągają z niepotrzebnie. Kabany, nie żartuję! Coś jest nie tak z moim brzusiem! To przestań pić Double Dew, paślaku! To dietetyczny Double Dew! Ma o połowę mniej kofeiny i cukru niż zwykły! O kurde, kabany, muszę do kibla i to szybko! Jesteś w lesie, wysraj się gdziekolwiek! Jeśli wysram się tutaj, krew z mojego kału przyciągnie bobry, Kyle! Nie wiem, czy was dobrze zrozumiałem. Chcecie 4 konie po jednym dla każdego? Tak, poprosimy. Myślę, że da się to załatwić. No dzięki Bogu! Widzicie, kabany, jednak będzie fajnie. Zapraszam tutaj, zaraz wszystko zorganizuję. Przyprowadziłem ci jeszcze 4 Duncan. Cześć! Cześć! Nie! Czterech młodych chłopców w Colorado na wycieczce z piekła rodem. Utknęli na przejażdżce, podczas której wolno jechać najwyżej 6 km na godzinę. Błagam, możemy jechać szybciej! Zaraz zatrzymamy się na krótki lunch. Mamy kanapkę z indykiem i diet Double Dew. Kyle, kabanie, proszę, obudź się! Po prostu idźcie. Idźcie beze mnie. Nie, nie zostawimy cię tu, Kyle. Dłużej już tego nie zniosę. Dlaczego oni mówią, nie przeciągając niepotrzebnie? Przecież niczego nie skracają stan. Czterech młodych chłopców w Colorado na wycieczce z piekła rodem. A gdy myśleli, że gorzej już być nie może... Kenny! Kenny McCormick umarł z nudów. Dosyć! To był mój plan. Mój pomysł. Twój? W drodze do Kennego znalazłem ulotkę parku z linami. Wydał mi się całkiem fajny.
Dlatego udawałem, że razem wpadliśmy na ten plan. Cały czas chciałeś, żebyśmy wszyscy pojechali na te liny? Czemu, Stan? Jeśli wkręciło się trzech kolegów, obiecywali iPoda Nano. Sprzedałeś nas za jednego iPoda Nano? Nie wiedziałem, że liny będą tak ssały pały. Barys! Pod koniec najbliższego WF-u powiedz Nicole, że WF-ista kazał jej przynieść ręczniki do szatni chłopców. Ale czemu? Powiedzmy, że jutro o tej porze Token i Nicole będą już praktycznie małżeństwem. Jesteś tego pewien, Eriku? To znaczy, może oni po prostu nie są sobie przeznaczeni? Nie, nie. Miłość jest jak stawianie klocka, Butters. Czasem idzie praktycznie bez problemu, ale kiedy indziej trzeba rozdziawić rów i wycisnąć tę śliską, lepką kiełbaskę. Hej! Jest tam kto? Myślisz, że woźny jeszcze pracuje? Nie martw się, będzie dobrze. Mamy wodę, a może ktoś nawet zostawił jakieś jedzenie. Sprawdzimy. Patrz! Ktoś zostawił zestaw obiadowy. I gry planszowe. I olejek do masażu. O, fajnie. Nie, nie, fair! Byli tacy szczęśliwi! Będzie dobrze, Eriku. Nie będzie dobrze, dlaczego ze sobą zerwali? Byli sobie przeznaczeni! Znajdą miłość gdzie indziej. Nie, gdzie nie znajdą! A właśnie, że znajdą. Nie, nie znajdą! Pierdol się, Butters, jesteś odbytem! Komuś chyba przydałaby się pomoc mojego promyczka słońca. To ty! Nie powinienem w ogóle w ciebie uwierzyć! Ale w kogo, Eriku? Nie chcę cię więcej już widzieć! Weź swoje promyczki i kurwa, gij! Hej, mogę porozmawiać z Nicole? To bardzo ważne. Przykro mi, ale jest na meczu Denver Nuggets. Na meczu Denver Nuggets? Tak, poszła z tym miłym, białym, żydowskim chłopcem. Nie! Rajuniu, nie kapuję tego futbolu. Pewnie dlatego tak słabo gram. Butters, przecież jesteś do dupy we wszystkich sportach. Masz rację. Erik mówi, że powinienem pracować w salonie tajskiego masażu, bo posysam na okrągło. Zgadza się, Butters. Dobrze, zanim zaczniemy spotkanie z rodzicami, czy ktoś chciałby poruszyć jakąś kwestię? Ja chciałbym porozmawiać o tym geniuszu, który wyrzucił wykopy ze szkolnego programu futbolowego na WF-ie. Tak, zrezygnowaliśmy z wykopów, bo ryzyko związane ze wstrząśnieniami było za duże, tak? No tak, nie chcemy przecież, żeby naszym dzieciom podczas gry w futbol stała się krzywda. Ale mam pomysł, jak jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo. Może tak każemy graczom po prostu nosić staniki. Staniki? Tak, wszyscy zawodnicy powinni nosić staniki. A zamiast kasków ochronnych, czapeczki z folii aluminiowej. No bo wiecie, są takie przyszłościowe, a my nie chcemy wyjść na barbarzyńców. Aluminiowe czapeczki i staniki poprawią bezpieczeństwo? No kurde, nic nie kapujecie, ale skoro idziemy dalej, to dajmy im baloniki zamiast piłek. A ten, kto złapie balonik, będzie mógł z nim iść, a reszta będzie się przytulać. Myśli pan, że to się spodoba uczniom? Och, pokochają to! Stworzymy sport, w którym liczy się wyłącznie bezpieczeństwo i nazwiemy to sarkazmobolem. Tak, a chciałby pan zostać trenerem South Parkowej drużyny sarkazmobolu? Jak wam idzie, trenerze? Jak nam idzie? Zajebiście! Nikt nie odnosi urazów, a dzieci uczą się ważnej życiowej lekcji, bo przytulanie się i bezpieczeństwo są w końcu filarami naszego świata. Więc jest pan zadowolony z tych zmian? Zadowolony? Jestem zachwycony! Przecież to dużo lepsze od futbolu. No dobrze. A oto wasze ukochane denwerskie, menelskie, pierdolone dziewczęta. Naprzód, Broncos, naprzód. Kurwa, chuj i sru! A teraz hymn sarkazmowolu odśpiewa znany muzyk Silo. Kocham sarkazmobol, jest dużo lepszy niż futbol. I cieszę się, że przemocy w sporcie nie ma już, bo sarkazmobol się ogląda super fajnie. Dobra robota, Silo! Super, że znowu pojawiłeś się w telewizji! Tak, jestem olbrzymim fanem wszystkich twoich hitów! Manning ma balon, prawi przeciwnej drużynie naprawdę wyszukane uprzejmości.
Manning napotyka Lamara Woodleya. Przekazał balon Woodleyowi. Podbiega sędzia. O, sędzia uznał to za przyłożenie. Nie, nie, momencik, teraz inny sędzia sygnalizuje faul. O tak, brawo, panie sędzia, zadychę. Chyba spór będzie musiał rozstrzygnąć arbiter boczny. Jebcie się, to był kurwa celny strzał! Tak, tak, wuuu! Tato! Hej, tato! Co jest? Mój siusiorek jest napuchnięty i sztywny. A, no wiesz, synu, to twój kompas przyjaźni. Jak tylko w pobliżu są kumple, twój mały kompas pokaże ci, gdzie są. Teraz celuję w górę, bo twoim kumplem jest Jezus. Proszę wejść. Coś ty narobił! Pomogłem ci nakręcić dokument, Kyle. Mówiąc dokument, miałem na myśli coś w stylu 60 minut, a nie Honey Boo Boo. Kyle, Kyle, staram się stworzyć atrakcyjny program. Piosenkę tytułową zaśpiewał Randy Newman. Wcale, a wcale się nie starasz. Panie Cameron, aż trudno w to uwierzyć. Skończyliśmy tutaj. Obrać kurs na plan Avatara 2. Panie Cameron, ludzie powinni wiedzieć. Przecież uratował nas pan. Podniósł pan poprzeczkę. Inaczej nie dowiedzą się, co pan zrobił. James Cameron nie robi tego, co robi James Cameron dla Jamesa Camerona. James Cameron robi to, co robi James Cameron, bo James Cameron jest Jamesem Cameronem. Moi drodzy przyjaciele, mieszkam wśród rdzennych Hawajczyków na odległej i maleńkiej wysepce Kauai. Co mogę wam powiedzieć o tej tajemniczej wyspie i jej mieszkańcach? To miejsce cudów, a dla kogoś obcego takiego jak ja, kraina dziwnych tradycji. Ludzie tu są pokojowi i radośni. Wydają się nie przejmować troskami zewnętrznego świata. Ich dieta składa się głównie z dziwnej mieszaniny mleka kokosowego, soku ananasowego i wódki, nazywanej chichi. Butters szybko uczy się zwyczajów swoich przodków i z każdym dniem wydaje się czuć coraz lepiej. Czasem wciąż się złości, ale na szczęście jego ceremonia zostanie odprawiona z następnym świtaniem. Jakim świtaniem? Kenego też popierdoliło? Ta odległa kraina wydaje mi się wręcz idealna. I muszę przyznać, że ze sporą dozą melancholii będę opuszczał tę wyspę. Na plaży widziałem też laskę w bikini. Miała najładniejsze cycki na świecie. Wasz pokorny sługa, Kenneth. Przykro mi, Keiki. Twoja Hapanoa będzie musiała zaczekać, albowiem musimy się zjednoczyć jak nigdy dotąd. Najwyższy czas pokazać Haolom, że ta wyspa należy do nas! Przestańcie rujnować naszą wyspę, Haole! Ognia! Ale co oni wyprawiają? Weź zamach! Niech wiedzą, że nie są tu mile widziani! Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Nie szkodzi. Po prostu uwolnij gniew, który w tobie tkwi. Mój gniew! Mój gniew! Głupi! Głupi Ben Affleck! Mówiłem, że Haol sobie nie poradzi. A czy tobie udało się zakręcić za pierwszą próbą? Czy komukolwiek? Nie martw się, twój przyjaciel wróci w końcu do swojej rasy. Bogowie będą go chronili. Andy, pozwól mu pobawić się z kolegami. Ale niczego, kochanie, nie rozumiecie! Mamy olbrzymią halloweenową promocję. Rozwiesiłem ulotki, będzie łowienie jabłuszek i cukierki. Dzisiaj w końcu rozruszamy interes! Tato, ale nikt nie przyjdzie. Jeszcze zobaczysz. Przykro mi, Stan, ale za jakieś 30 minut zaleją nas tabuny ludzi próbujących wypożyczyć DVD. Wypożyczenie DVD jest bardziej zmurszałe niż cycki Madonny. Fu! Już przegiąłeś, Stanley. Fu! Ochyda.
Proszę pozwolić nam poszukać śladów superkleju. Nie, to jakiś debilizm. On jest jedyną osobą, która nie wykręca takich numerów. Dlaczego nie dacie mu spokoju? Boi się pan, że znajdziemy ślady kleju na bransoletce, panie Marsz? Nie, nigdy jej nie przeciąłem. A zatem proszę ją pokazać. To jest oburzające. Kto ośmielił się nazwać naszego przyjaciela kłamcą? Nie mogę tego zdradzić, ale to nadzwyczaj wiarygodne i godne zaufania źródło o największym prestiżu. Kto? No dobra, źródłem był Craig. Craig? Ty odbycie! Upadłeś na ryja, Craig? Po prostu wyglądała, jakby się uprzeciął i tyle. Nie masz nic lepszego do roboty, tylko odstawiać takie numery? Nie wolno obrzucać niewinnych ludzi błotem! O rany, patrzcie, postanowił się postawić! Hurra! Wiesz, co się dzieje, gdy kłamiesz, Craig? Kłamstwo zaczyna się w tobie jątrzyć. Brawo, Stan! Jątrzy się i jątrzy i puchnie w twoich jajach, aż trzeba je wyciąć. To chyba przesada, ale brawo, Stan! Jezu! Cii! Co ty tu robisz? Moje dziecko, mężczyzna, który tu mieszkał, wziął się zniszczyć moją spuściznę. Dlatego przybyłem tutaj, aby znaleźć coś, co pozwoli mi go zdyskredytować. Ja też to robię! O, widzę, że krętacz i ściemniacz chcą się włamać do mojego domu. Jezu, wszyscy twierdzą, że użyłeś prochów, by zmartwychwstać. Dlaczego się nie bronisz? Czasami lepiej jest się nie odzywać, mój synu. Chyba powoli zaczyna to do mnie docierać. Przepraszam, wybaczcie, że się wtrącam. Ale wyjdziecie samodzielnie, czy mam wam zrobić kofel bread z kiełbaskami? To wszystko stało się tak szybko. Nim się obejrzałem, grałem w reklamie Nike'a. No, a o mnie zrobili musical. Teraz wszyscy mnie nienawidzą, a to nie fair. No wiem. Odnoszę wrażenie, że gdyby ludzie znów zobaczyli mnie w akcji, zrozumieliby, że nie jestem oszustem. Proszę uprzejmie, kofel bread i kiełbaski dla was. Wielkie dzięki. Tak, halo, generale? Zakładamy, co jest pan zadowolony z reakcji. Bardzo zadowolony, dziękuję za waszą pomoc. Mam rozumieć, a teraz pana kolej na dotrzymanie danego nam słowa. Dostaniecie, co chcieliście. Spotkamy się za 3 godziny. Proszę pana, wybory potoczyły się po naszej myśli, ale przecież nie możemy dać Chińczykom tego, co im pan obiecał. Nie wiem, w jaki sposób, ale Chińczycy zapewnili mi zwycięstwo. Muszę dotrzymać danego słowa. A co jeżeli generał Cao nagle zdobędzie się na odwagę i pójdzie z tym do mediów? Bez obaw. Wszyscy wiedzą, że generał Cao jest miętkim siuśkiem. Nic tu nie ma, Kyle. Znalazłeś coś w piwnicy, Jimmy? Tylko stare śmieci i pudła zużytych dildosów. Musisz szukać dalej. O mój Boże, co się tutaj dzieje? Przykro mi, pani Cartman, ale pani syn zabrał coś, co do niego nie należy. O, kazałam mu szanować cudzą własność. Co teraz zabrał? Ukradł głosy w niezdecydowanych stanach, co zmieniło wynik wyborów. Ojejku, no to przez kilka dni nie poogląda telewizji. Jeśli mnie zabijesz, Obama pozostanie prezydentem, a ty na zawsze stracisz Gwiezdne Wojny na rzecz Hinoli. Niezły sprzęt, co? Pewnie chciałbyś taki mieć. Mogę sobie taki kupić w Kmarcie. Jeśli chcesz, bym zmienił stronę, musisz zaoferować mi znacznie więcej. Niby co? Chcę grać w nowych częściach. Człowieku, to nie mogłeś z tym od razu do mnie przyjść? Przecież w tej chwili to ja załatwiam rolę w Gwiezdnych Wojnach. Mam być synem Luke'a Skywalkera. No i musi być postać zwana Żywaką. Możesz być synem Luke'a, możesz być synem Hana Solo. Mam to całkowicie w czarnej mysiej dupie. Serio? No to chyba. Wydaje mi się, że słusznie będzie ujawnić zaginione karty do głosowania. Mogę je dla ciebie zdobyć. Ale jeśli mam je tu przemycić, będę potrzebował blastera i tauntana. No pewnie, jasne. Sram tauntanami na lewo i prawo. Hej tam, ma pan ochotę na jazdę próbną Hammerem? Już pana widzę. Ray-Bany na opalonym na morele nosie, umięśniona ekierka za szybą. Co pan na to? Hamstopadowa promocja, kochani! Do każdego Hammera dorzucamy Segwaya za friko! Ej, zamknij może ryja, co?